Obwód jednej ściany bocznej graniostosłupa prawidłowego czworokątnego jest równy 20 cm, a suma długości wszystkich krawędzi tej bryły jest równa 56. Oblicz objętość tego graniostosłupa. Jak się czyta zadanie pierwszy raz, to zazwyczaj niewiele się wie, więc każde zadanie musisz na spokojnie sobie jeszcze raz przeczytać, popodkreślać ważne informacje, a następnie te ważne informacje przerobić na język matematyczny, czyli zapisać to jakimiś równaniami, jakimiś zależnościami, to zależy co to jest. Czyli zobaczcie, czytamy sobie po kolei, od przecinka, do kropki, tak? Zobacz. Obwód jednej ściany bocznej graniostosłupa prawidłowego czworokątnego. No, czyli tutaj masz informację, że graniostosłup jest prawidłowy, czworokątny. Nie myl prawidłowego z graniostosłupem prostym, tak? Prosty to taki, które ściany boczne ma pod kątem prostym do podstawy. Nie jest taki pochyły po prostu, tylko no, równy do góry. A prawidłowy, to jest już to, co dzisiaj właśnie mówiłam, w podstawie ma figurę, która jest no, taka symetryczna. Wszystkie krawędzie ma jednakowej długości, wszystkie kąty ma takie same. Czyli jak jest prawidłowy czworokątny, to znaczy, że w podstawie jest kwadrat. Najlepiej to sobie narysować. Rysujcie sobie dużo w matematyce, no chyba, że mało macie czasu na sprawdzianie, to może wtedy nie. Ale naprawdę rysunki bardzo, bardzo pomagają w zrozumieniu. Dobrze, mamy graniostosłup. Ja wiem, że to na dole trochę nie wygląda jak kwadrat, no ale on jest z perspektywy, tak? Od boku trochę. No, poza tym rysowałam, tak? Także... No. Mam nadzieję, że rozumiecie. Dobrze. Prawidłowego czworokątnego. I teraz co? Obwód. Obwód jednej ściany bocznej. No ale dobra, zaznaczmy sobie najpierw... co wiemy na tym rysunku, czyli wiemy, że w podstawie jest kwadrat, czyli A, kwadrat. Takie same boki. Obwód jednej ściany bocznej. Jeśli w podstawie jest kwadrat, to ściany boczne są wszystkie jednakowe, no bo one mają wymiary A na H, czyli na wysokość, tak? Tutaj już pokazuję, tu. I tu z przodu, i tam z tyłu. Wszystkie są jednakowe. Czyli obwód ściany bocznej jest równy 20 cm. No i od razu sobie pomyśl, obwód ściany bocznej. Gdybym Ciebie prosiła, żebyś policzył, czy policzyła obwód ściany bocznej z podanymi wymiarami, no to byś co zrobił? No? Dodał, nie? Tutaj to wszystko obwód, czyli taką siatkę jakby dookoła. No to tak, krawędzi długości A mamy dwie, bo tu i tu, w tej ścianie. Czyli 20 to jest, może tutaj pod spodem napiszę, żeby tych znaków równości nie było nie wiem ile. Czyli 20 to są dwie krawędzie o długości A. O. Dodać dwie wysokości, tak? To będzie cały obwód. Czyli 2 razy H. No, czyli zobacz, już coś tutaj nam się, jakieś równanie kreuje. A ja tylko przeczytałam początek zadania. Dobrze, no co tu możemy zrobić jeszcze? Możemy zauważyć, że i tu jest dwójka. Jeżeli tak jest, to można tą dwójkę wyjąć przed nawias. Wyrzucić ją sobie przed. No to tak zróbmy, zobacz. 20 to jest 2, bo się
powtarzała ta dwójka w obu jednomianach. Jednomian to takie tutaj rzeczy oddzielone plusem, tak? Albo minusem. Czyli dwójka z przodu, otwieram nawias, no i tak. Dwa razy co to było 2a. Dwa razy a to jest 2a, tak? Czyli wpisuję a. Teraz dodać. Dwa razy co to było 2h. No 2 razy h, czyli wpisuję h. Mogę sobie jeszcze sprawdzić, czy wszystko jest ok. Zobacz, jak to bym wymnożyła, to byłoby tak. 2 razy a to jest 2a. Może to zaznaczę tobie. O, to jest to. No a 2 razy h, no to to jest 2h. Czyli 2 razy h to jest 2h. Czyli się wszystko zgadza. I jeżeli mam mnożenie, a chcę się pozbyć tej wartości przed, to muszę obie strony, no i właśnie, teraz co? Pomnożyć, podzielić, spierwiastkować, tak? Zawsze robimy odwrotnie. Odwrotnie niż to, co jest napisane. Czyli jeżeli jest mnożenie, no to odwrotnością mnożenia jest dzielenie. Więc muszę podzielić przez to, co mi przeszkadza. Podzielić przez 2. Robię to, żeby sobie po prostu tą prawą stronę uprościć, tak? Żeby nie było tej dwójki, żeby tam mieć już same zmienne, czyli te literki, tak? W matematyce, jak nie znamy jakiejś wartości, no to można je zastąpić literkami. Dobrze, czyli dzielimy sobie na 2. 20 na 2 to jest 10, a prawa strona, no to po prostu ta dwójka tam znika. Czyli mamy a plus h. Tak, to pierwsze zdanie tylko, tak? Dobra, zobacz. Obwód jednej ściany bocznej grania stosłupa czworokątnego jest równy 20, czyli obwód jednej ściany. Trochę mi się krzywo tu zrobiło, ale to nic. Równy 20. I z tego wyszło nam takie coś. Czyli to jest taka pierwsza informacja z zadania. Patrzymy dalej na zadanie. Czytamy dalej, co my tu mamy. A suma długości wszystkich krawędzi tej bryły jest równa 56. Suma długości krawędzi wszystkich jest równa 56. No to dobra, druga informacja. Muszę sobie zapisać tak matematycznie, co tu mam. Czyli 56 cm to jest suma długości wszystkich krawędzi bryły. No to suma dodawania. Dodaję wszystkie krawędzie tej bryły. No dobrze, no to patrzę sobie tak. Tych krawędzi o długości A mam ile? No w podstawie, jeśli to kwadrat, no to 4. Ale jeszcze mam drugą podstawę górną. Tu. Czyli znowu 4. No to mam 8. 8 razy A. I jakie jeszcze krawędzie mam dodać, bo suma miała być? No, jeszcze te krawędzie będące wysokością. Czyli 4 razy H. O, 4 razy H. No i już. I patrzę, co ja z tego mogę zrobić. Znowu mi się coś powtarza w tych dwóch rzeczach. Może nie tak bezpośrednio. Może tutaj tego nie widać od razu. Ale co wspólnego ma ósemka z czwórką? No, ósemka to 4 razy 2. Właśnie. Czyli tą ósemkę mogę sobie rozbić. Może to wszystko napiszę. Mogę sobie rozbić na 4 razy 2. Hop. Plus 4 razy h. I widzę, że ta czwórka rzeczywiście mi się powtarza. Tutaj mam. O, mogę ją dać przed nawias. Rzucam czwórkę przed. A w nawiasie
daje to wszystko, co zostaje, tak? Czyli 4 razy co? No, razy 2 razy a. 4 razy 2 razy a, czyli 2a. Zostaje mi w nawiasie 2a. Dodać 4 razy co? To jest 4h, no h, czyli to mi zostaje. Ok, nie chcę mieć tej czwórki przed, chcę się jej pozbyć, a jest mnożenie, czyli robię odwrotnie. Czyli dzielę. Dzielę przez 4. Lewa strona, 56 na 4. Ktoś powie, no może trochę trudne, co mam z tym zrobić? No, zobacz, 56, no to jest na pewno więcej niż 40. A 40 łatwo się domyślić, ile tam jest czwórek, bo tam jest tylko 0 dodane, czyli jest 10 czwórek. No to mogę zrobić w ten sposób, zobacz. 40 plus 16, to jest 56. Tak? 40 plus 16. W 40 już wiem, że mam 10 czwórek, a w 16 mam 4 czwórki. Tadam, łatwo, nie? Się dzieli wtedy. Czyli możesz sobie dzielić tak tą 56 na 40 plus 16. No i masz 10 plus 4, czyli 14. No dobrze, no ale jeszcze tą prawą stronę dopiszemy. 2a plus h. O, może od razu Wam pokażę, jak to znika, bo też niektórzy mają z tym problem. O, to jest 2a plus h przez 4. Jeżeli mam mnożenie u góry, no bo to traktujemy jako jedno wtedy, to mogę sobie skracać. No i ta czwórka się po prostu skraca. Więc zostaje 2a plus h. No i widzę, że 14 to jest 2a plus h. Ok, czyli z tej informacji drugiej, że ja ją też podkreślę, suma długości wszystkich krawędzi bryły. Wszystkich krawędzi równa jest 56. No i z tego mamy taką informację. Zobacz, jak dużo już wiemy. Czyli teraz musimy obliczyć objętość kręgosłupa. Objętość, to już dzisiaj było, nie? Najpierw się woda leje na spód, czyli pole podstawy, a potem się unosi. Czyli objętość to pole podstawy razy wysokość. No tutaj wiemy, że w polu podstawy jest, jeśli jest kręgosłup prawidłowy czworokątny, prawidłowy, no to kwadrat. Kwadrat, pole kwadratu a do kwadratu, no czyli a razy a, no napiszę a razy a, razy wysokość. No dobra, tylko my tu nie mamy żadnych długości, co teraz? Trzeba to wszystko przeliczyć. Zazwyczaj w zadaniach, jeżeli są jakieś dwie informacje, a nie mamy długości żadnych, to te dwie informacje trzeba będzie ze sobą połączyć. Czyli można zauważyć, że a razy h jest też ukryte tu w środku. No bo przecież 14 to jest a plus a plus h. 2a to jest a plus a przecież. Czyli zamiast tego a plus h mogę wrzucić dziesiątkę. Bo a plus h to 10 przecież. To wiem z tej informacji niebieskiej. Tu. Tutaj wrzucamy. I rozwiązujemy. Czyli mamy tak, 14 to jest a plus 10. Przeszkadza mi dziesiątka. Jest dodawanie, więc robię odejmowanie. Zawsze odwrotnie. Jak jest dodawanie, to robię odejmowanie. 14 minus 10, 4. Z prawej strony dziesiątka znika, więc mam a. Jest a. Brakuje jeszcze h. No więc wracamy do tej informacji niebieskiej. A plus h ma dać 10. No to jeśli a to 4,
do H to 6. I będzie można podstawiać do objętości. Pokażę Ci jeszcze, jak to rozwiązać, jeżeli byś nie zauważył, czy tam nie zauważyła, że tutaj w środku można to tak fajnie rozbić. Możesz to też zrobić w taki sposób, że taką kreseczkę oddzielającą zrobię. O, to taki drugi sposób jakby. Możesz po prostu wyznaczyć sobie z tej niebieskiej informacji którąś zmienną, czyli A albo H, po to, żeby podstawić sobie tutaj do tego drugiego. No bo jeśli A plus H to 10, może to przepiszę, A plus H, no to załóżmy, że chcę policzyć H. No to niepotrzebne mi A, czyli odejmuję A. Odejmuję, ponieważ tutaj jest plusik, no taki nienapisany, no bo plusów z przodu się nie pisze. To są domyślne. No to muszę odjąć to A, czyli 10 minus A to H. No to teraz zerknij. Jeśli coś takiego to jest H, no to do tej pory z tego drugiego, z tej drugiej informacji mieliśmy tylko, że 14 to jest 2A plus H, to zamiast H ja mogę wrzucić 10 minus A. Czyli 14 to 2A, no i wrzucam 10 minus A. Gdyby to był minus, to uwaga, trzeba dać sobie nawias, tak? Bo ten minus wtedy zmieni nam wszystkie znaki w środku. Ale jak jest plus, to nie trzeba, bo on nic złego nam nie robi. Czyli złego, no. Minus też nie, po prostu zmienia znaki. No i zobaczcie, to już łatwo się liczy. 14 to jest... A od A można odjąć. Tu są dwie literki A, tu jest minus jedna, czyli jedno A zabieramy. Czyli mamy A plus 10. No i to jest to samo, co wcześniej, nie? Czyli odejmujemy dziesiątkę, więc 4 to A. I wracamy z tą czwórką tutaj. 10 minus 4 to H, czyli H to jest 6. No dobra, i liczymy objętość tutaj na prawej stronie, po prawej stronie, czyli tak, pole podstawy to kwadrat A razy A, czyli 4 razy 4 i razy 6. 16 razy 6, no i zobacz, mogę też to łatwo, szybciutko policzyć. Można oczywiście zrobić sobie pisemnie, ja wolę w ten sposób, zobacz, czy to jest 10 plus 6 razy 6. Czyli 60 plus 36, czyli objętość to 96. I uwaga, uwaga, pamiętaj o jednostkach, pamiętaj, bo za to bardzo często są punkty, no i tak się głupio je traci, nie? Że się zapomina napisać jednostki. Czyli centymetry sześcienne. To jest taki wymiar 3D. Jak nalewasz wodę, no to w trzech wymiarach, nie? Nie jest płaska, więc musi być do trzeciej. Dobrze, słuchajcie, mamy jeszcze dwie minutki. Bardzo szybko czas zleciał. Przypominam, że jeżeli chcecie, żebyśmy zrobili, albo ja, żebym zrobiła wasze zadania, no to wklejajcie je na naszym fanpage'u w komentarzach. Wtedy zrobię dokładnie te zadania, z którymi macie problem. Żebyście tutaj przychodzili i jak najwięcej z tych spotkań wynosili, jak najwięcej się nauczyli, dowiedzieli, bo wiem, że matematyka wielu osobom sprawia trudności, a myślę, że dlatego, że, no, że się gdzieś tam w szkole gubią, bo nauczyciel musi iść do przodu, bo ma taką dużą grupę i nie może z każdym problemem każdego ucznia się zatrzymać i wytłumaczyć, bo reszta klasy czeka, także niestety tak jest, że jeżeli czegoś malutkiego nawet w matematyce nie zrozumiesz, no to później ciężko wyeliminować te błędy,
Znaczy, może wyeliminować, to może nie, ale ciężko sobie poradzić, jeżeli się czegoś nie wie, bo matematyka się nawarstwia, opiera się na tym, co było wcześniej. Także zapraszam. Zapraszajcie znajomych, dodawajcie zadania, bo inaczej będę musiała przygotować sama swoje, a może one nie będą takie trafione. Także dziękuję bardzo za obecność. Do zobaczenia za tydzień o tej samej porze. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.